Panie burmistrzu, spotykamy się po kolejnej sesji. Jakie były według Pana najważniejsze tematy podczas tej sesji marcowej? Proszę Państwa, najważniejszym tematem była prawie jednomyślność i spokój. To był najważniejszy dla mnie temat z tej sesji. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich, ta sesja była bardzo merytoryczna, konkretna, no i przynosząca konkrety w postaci uchwał. Przede wszystkim przeszła uchwała o podwyżce ceny na odbiór odpadów komunalnych. To jest rzecz, do której podchodziliśmy trzeci raz. No i jak to się mówi, do trzech razy sztuka, tym razem radni uznali nasze racje, uznali konieczność tej podwyżki i jestem z tego faktu bardzo zadowolony. Pozwoli nam to, proszę Państwa, zbilansować wpływy z kosztami. W tym momencie ustrzeżemy się tej kilkuset tysięcznej dziury, która nam groziła, gdybyśmy tej podwyżki nie wprowadzili. Była też ciekawa uchwała dotycząca dzierżawy terenu pod farmę fotowoltaiczną. To jest uchwała, która pozwala nam tutaj w urzędzie negocjować dalej z firmami zainteresowanymi budową takiej farmy. Jak się skończą te negocjacje, trudno powiedzieć, ale decyzja Rady w tej sprawie była konieczna, bo daje nam zielone światło właśnie do takich negocjacji. No, były także uchwały o stypendiach dla naszych uczniów zdolnych, stypendiach za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe. Były uchwały o zmianie w budżecie, no i także o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego. Ale takie mam wrażenie właśnie po tej wczorajszej sesji, stąd na gorąco chciałem się z Państwem podzielić. Mam wrażenie, że idzie w dobrym kierunku, gdy chodzi o współpracę Rady z burmistrzem, że te dwie poprzednie sesje to był taki wypadek przy pracy, który już w przyszłości, mam nadzieję, się nie powtórzy. Panie burmistrzu, powróćmy może jeszcze, pozostańmy przy temacie tych śmieci. Ile zapłacą w tej chwili mieszkańcy naszego miasta i od kiedy te stawki będą inne? Proszę Państwa, stawka za śmieci segregowane to w tej chwili będzie 14 zł za osobę, a cena ta nowa będzie obowiązywała od 1 maja. Po prostu jest ten czas na ogłoszenie, na poinformowanie mieszkańców o tym, że jest taka właśnie zmiana. Niesegregowane, jak dobrze pamiętam, to będzie 25 zł od osoby, ale tu muszę Państwu z góry powiedzieć, że są szykowane zmiany w ustawie. Być może jeszcze w tym roku wejdzie ta zmiana, która będzie zakładała dla wszystkich obowiązek segregacji. Nie będzie już możliwości wyrzucania śmieci niesegregowanych. Natomiast dzisiaj mamy taką sytuację, że wielu mieszkańców deklaruje faktycznie segregację, a jak to jest w rzeczywistości, to już nieraz Państwu mówiłem, Państwo sami to obserwują. Jednak wielu mieszkańców ciągle o tej segregacji zapomina. Apeluję do Państwa raz jeszcze, przestrzegajmy tych zasad, bądźmy uczciwi wobec siebie, wobec sąsiadów, wobec też środowiska i proszę Państwa, segregujmy te śmieci. To są bardzo ważne rzeczy. My jako samorząd, wszyscy razem, my mieszkańcy, musimy, proszę Państwa, uzyskać 50% segregacji w przyszłym roku. Gdy tego nie uzyskamy, będziemy narażeni na zapłatę dużych, dużych kar. Panie burmistrzu, podczas tej sesji była również jedna z uchwał dotycząca tej fermy fotowoltanicznej. Czy to jest właśnie ten element miasta walki ze smogiem? Kolejny element. To jest przede wszystkim element walki burmistrza o zwiększenie przychodów miasta. To jest, proszę Państwa, rzecz, która gdy się zrealizuje, gdy się uda tę farmę postawić, to przyniesie miastu określone dochody. Oczywiście, że to jest też tania energia i ta tania energia wpłynie do naszego systemu energetycznego.
Tauron na pewno tę energię odkupi, a w związku z tym trzeba będzie zużyć ileś mniej ton węgla czy innego źródła, które produkuje energię. Także proszę Państwa, to będą to wielostronne korzyści, ale z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że powinno to przynieść bardzo istotny zastrzyk do naszego budżetu. A jak Państwo wiedzą, na nadmiar pieniędzy Kamienna Góra nie narzeka. Panie Burmistrzu, czy dzisiaj już są chętni, którzy chcieliby zainwestować w te odnawialne źródła energii? Tak, są firmy, które już pytają się właśnie o ten teren, który był objęty uchwałą wczorajszą, ale to są wstępne dopiero negocjacje. Wolałbym Państwu powiedzieć więcej w momencie, gdy się zakończą i mam nadzieję, że się zakończą pozytywnie. Ale jak to w negocjacjach bywa? Inwestor przychodzi, zadaje pytania, ogląda teren, po czym, proszę Państwa, zdarza się, że jedzie gdzie indziej, gdzie stwierdzi, że ma lepsze warunki. Ale my tu staramy się mu stworzyć takie warunki, żeby go zachęcić do pozostania u nas. Natomiast o finale nie mogę Państwu nic konkretnego powiedzieć. Jak mówię, jest to dopiero wstępny etap rozmów. Panie Burmistrzu, kolejnym bardzo ważnym tematem są miejskie inwestycje. Kilka z tych inwestycji już w tej chwili zostało rozpoczętych. Inne dopiero Pan planuje. Tak, proszę Państwa, idzie budowa łącznika między ulicą Wałbrzyską a Księcia Bolka, czyli długo oczekiwana przez Państwa inwestycja, która zapewni tam możliwość godziwego przejazdu, godziwego parkowania w okolicach cmentarza i przede wszystkim dojścia suchą stopą właśnie do cmentarza od strony ulicy Katowickiej, przepraszam, Wałbrzyskiej czy ulicy Księcia Bolka. No, zadanie, które realizujemy w całości z naszego budżetu, warte 1 200 000 zł. Państwo widzą, roboty trwają, koparki tam pracują. Będzie to ukończone do 30 września tego roku. Na pewno przed kolejnym świętem wszystkich świętych, przed 1 listopada, będziemy mieli to, proszę Państwa, oddane. Będą mogli z tego korzystać i mieszkańcy, i przyjezdni. Następna rzecz to inwestycja na ulicy Ściegiennego do budynku spółdzielni LEN. Czasem się mówi las, czasem LEN. Ja zakładam, że jest to jednak spółdzielnia LEN. I te budynki tam troszkę zapomniane przez lata, przez poprzednie władze, doczekają się teraz skomunikowania z miastem. Jak ktoś z Państwa nie wie, gdzie to jest, to powiem, że jest to na tyłach boiska sportowego przy ulicy Ściegiennego w kierunku hal Lnu. I ta inwestycja jest również w toku. Jest również w toku budowa ścieżki rowerowej, proszę Państwa, którą już mamy mocno zaawansowaną. Są przygotowane już obiekty inżynieryjne, mostowe, które już są przygotowane pod użytkowanie, ale w tej chwili trwają jeszcze uzgodnienia przebiegu ścieżki w okolicach, proszę Państwa, bocznicy kolejowej przy ulicy Towarowej. Tam jest problem z tą bocznicą i musimy uzgodnić z kopalnią, jak konkretnie będą wyglądały wjazdy i wyjazdy ciężarówek, jak je będą wymagane ostrzeżenia zarówno dla kierowców, jak i dla rowerzystów właśnie przed tymi wjazdami, żeby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo tam poruszających się osób. To jest rzecz ważna, ale tak generalnie można powiedzieć, że czasowa, bo w tej kadencji samorządu, do końca tej kadencji, bocznica z załadunkiem kamienia z tego miejsca zniknie. To mogę Państwu powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Takie mam przynajmniej zapewnienia ze strony szefostwa kopalni, które szykuje wyprowadzkę tej bocznicy poza Kamienną Górę.
ale to jest rzecz, która wymaga milionowych nakładów i na pewno nie odbędzie się to z dnia na dzień. Sądzę jednak, jak powiedziałem przed chwilą, że to stanie się do końca tej kadencji. Z tego faktu ucieszą się na pewno mieszkańcy, głównie mieszkańcy ulicy Towarowej, no ale też okolicznych ulic, także nawet i ci mieszkający w centrum, ponieważ hałas towarzyszący temu załadunkowi kamienia jest słyszalny także daleko poza bocznicą, poza ulicą Towarową. W sprawie ulicy Towarowej mam jeszcze Państwu jedną bardzo ważną wiadomość do przekazania. Proszę Państwa, będziemy robić remont tej ulicy i to będziemy robić przed wakacjami. Nie będzie to gruntowny remont, z góry mówię, ale będzie to remont taki, który naprawdę pozwoli wreszcie użytkować tę drogę, bo dzisiaj strach tamtędy jeździć. Narzekają mieszkańcy, narzekają kierowcy, narzekają właściciele i powiedzmy sobie menedżerowie firm, które są usytuowane w pobliżu, więc zrobimy ten remont siłami gospodarczymi w połączeniu właśnie z kopalnią i innymi zakładami, które tam funkcjonują. Wyremontujemy odcinek od torów do zjazdu do PKS-u. I to, jak mówię, proszę Państwa, powinno się stać jeszcze przed wakacjami. W tym tygodniu jeszcze, najpóźniej na początku przyszłego, będziemy tutaj w ratuszu podpisywać porozumienie w sprawie określenia wzajemnych nakładów na ten remont. Także proszę Państwa, nie czekamy z tym. Nie czekamy z tym na remont kapitalny, który nie zacznie się szybko, ponieważ nie mamy jeszcze nawet dokumentacji technicznej na tę drogę, ale tutaj muszę Państwu powiedzieć, że powinno nam się to udać połączyć z remontem odcinka ulicy Jedwabnej, tego odcinka od ulicy Jeleniogórskiej do torów, a tu będziemy się starali o dofinansowanie z programu, który ogłosił niedawno pan wojewoda. Będziemy się starali o dofinansowanie i tu zrobimy remont całościowy, kompleksowy tego odcinka. Szacujemy, że on się zamknie kwotą do 400 tysięcy złotych. To również powinno się stać możliwie szybko, ale będzie zależało od tego, czy nasz wniosek zostanie uznany za taki, który po prostu to dofinansowanie otrzyma. Mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Panie burmistrzu, ale również podczas spotkania z radnymi mówił pan, że są kolejne pomysły na kolejne inwestycje, przede wszystkim drogowe, to chociażby ulica Cegielniana, Śląska i jeszcze kilka mniejszych ulic. Proszę Państwa, na Cegielnianą, Śląską i ulicę, na Cegielnianą i Śląską składamy także wniosek o dofinansowanie właśnie do pana wojewody. Niestety nie mamy innych wniosków, nie możemy w tej chwili ich składać, ponieważ nie została przygotowana dokumentacja. Przygotowanie dokumentacji na takie inwestycje trwa niestety bardzo długo. No i tutaj poprzednie władze zaniedbały ten temat, nie zlecając odpowiednio wcześniej tych prac. I w tym momencie, kiedy mamy ogłoszony bardzo krótki termin na składanie wniosków, bodajże do 12 kwietnia, no nie jesteśmy w stanie przygotować innych dokumentacji. Nie jesteśmy w stanie przygotować chociażby dokumentacji na ulicę Lubawską, którą też mieliśmy zamiar tutaj gruntownie wyremontować, ale proszę Państwa, no takie są w tej chwili realia. Bez dokumentacji nie możemy złożyć wniosku, bez pozwolenia na budowę, a z tym się wiąże właśnie przede wszystkim posiadanie dokumentacji, nie możemy podchodzić do ubiegania się o pieniądze właśnie z tego programu budowy dróg lokalnych.
Panie burmistrzu, za kilka miesięcy powinna ruszyć budowa drogi ekspresowej S3 na naszym odcinku. Kolejnym ważnym tematem, przede wszystkim dla mieszkańców ulic, które będą mieszkali przy tych łącznikach do tej drogi, jest w jaki sposób będzie można objechać po prostu ich ulicę. Czy dzisiaj już wiemy, czy wariant kamiennogórski, czy wariant bolkowski będzie realizowany, jeżeli chodzi o dojazd chociażby z Boguszowa Gorcz czy z Wałbrzycha? No proszę Państwa, ja już mówiłem Państwu i wspominałem chyba o tym na którejś sesji, że nie będziemy mieli łącznika do Wałbrzycha. Czyli inaczej, Wałbrzych nie będzie skomunikowany ze Strójką przez Kamienną Górę. Wałbrzych będzie skomunikowany przez Sady Dolne, przez węzeł w Sadach. Więc tutaj dla nas jest to problem dwojaki. Przede wszystkim nie dostaniemy w tym momencie takiej nowej, fajnej drogi, która łączyłaby nas z Wałbrzychem, a przecież wielu mieszkańców naszego miasta i powiatu tą drogą się porusza, bo Wałbrzych jest naszym tutaj centrum i przemysłowym, i kulturalnym, i handlowym. Wobec tego często korzystamy z tej drogi. Nie będziemy mieli jej takiej, jaką moglibyśmy dostać, gdyby ten łącznik właśnie powstał do Kamiennej Góry, do Ptaszkowa. Z drugiej strony brak tego łącznika spowoduje, że i tak duży ruch z kierunku Wałbrzycha, Boguszowa, proszę Państwa, i okolic i tak pójdzie do nas. Pójdzie do nas, bo ktoś, kto będzie się chciał dostać na S3, powiedzmy sobie z Sobięcina, na pewno nie wybierze dojazdu przez Sady Dolne. Ktoś z Boguszowa tym bardziej nie pojedzie tamtym łącznikiem, tylko ten ruch będzie przebiegał przez Kamienną Górę. I tutaj możemy się spodziewać kumulacji ogromnych korków na ulicy Wałbrzyskiej. Ja nawet mówię obrazowo, że te korki mogą sięgać, powiedzmy sobie, stacji benzynowej na Borównie. I to będzie, proszę Państwa, wielki problem, który możemy rozwiązać, jeśli ta koncepcja tego łącznika faktycznie nie zostanie zrealizowana, możemy rozwiązać tylko przez budowę ronda w Kamiennej Górze, na ulicy, na skrzyżowaniu Wałbrzyska, Katowicka, Bohaterów Getta, Legnicka. To musimy zrobić, żeby ten ruch, który już niebawem tutaj naprawdę będzie bardzo duży, żeby ten ruch jakoś opanować i żebyśmy mogli mieć nadzieję na to, że te korki jednak będą przynajmniej odrobinę mniejsze niż powiedziałem przed chwilą. Ale jeszcze do końca nie jest to, proszę Państwa, powiedziane, że Wałbrzych nie będzie miał drugiego łącznika. Właśnie rozwiązanie przez Boguszów do Kamiennej Góry, do Ptaszkowa jest analizowane jako drugie połączenie Wałbrzycha ze Strójką, a za takim połączeniem optuje też prezydent Wałbrzycha, pan Roman Szełemej. Panie burmistrzu, również w chwili obecnej trwa łatanie dziur, tych takich, które wyszły po prostu po zimie. Zima była dość sroga i tych dziur dzisiaj na naszych ulicach jest dość dużo. Proszę Państwa, tak, robimy remonty takie cząstkowe, tak się to chyba nazywa, które pozwolą po prostu mieszkańcom w miarę bezpiecznie się poruszać, a kierowcy ustrzegą się bardzo, bym powiedział, męczących i denerwujących wizyt w warsztatach samochodowych. Tak? Robimy to tak, żeby te największe ubytki właśnie po zimie uzupełnić. No i to jest to, co możemy zrobić w tej chwili, mając na uwadze nasze możliwości finansowe i to, co mówiłem Państwu o tych projektach na drogi. Także w tym roku wielu rzeczy nowych nie należy się już w przypadku dróg spodziewać, no ale myślę, że same te, które wymieniłem, jeśli dojdzie do ich realizacji, w zasadzie już są realizowane przecież te dwie, o których mówiłem na początku, czyli łącznik Wałbrzyska, Księcia Bolka i dojazd do budynku w spółdzielni LEN.
Także za chwilę wejdzie ta towarowa i mam nadzieję jedwabna, więc to i tak będzie sporo jak na jeden rok w tej kadencji. No myślę, że w przyszłym roku co najmniej tyle samo zadań inwestycyjnych na drogach wykonamy, ale musimy tutaj zacząć właśnie od sporządzania dokumentacji. Panie burmistrzu, na koniec powiedzmy może o tych ważnych wydarzeniach, które wkrótce w Kamiennej Górze będą miały miejsce. Miasto przygotowuje się do tego okresu imprezowego, wiosenno-letniego. Tak, proszę Państwa, zachęcam Państwa serdecznie do wizyty na naszym rynku w sobotę. Proszę Państwa, będziemy tam mieli połączone atrakcje związane z jarmarkiem wielkanocnym i jarmarkiem staroci. Tak się składa, że będą to dwie imprezy w jednym i będziemy tam, proszę Państwa, organizowali rzeczy typowo świąteczne już. Mogą się Państwo zapytać, dlaczego tak wcześnie? Dlaczego ten jarmark się odbywa na prawie miesiąc przed świętami? Otóż wynika to z pewnych naszych zobowiązań. Jest to impreza dofinansowana ze środków unijnych. Cztery takie imprezy na rynku musimy zorganizować. Każdą w innej porze roku, więc pierwsza wypada nam po prostu w pierwszym kwartale, który kończy się z końcem marca. I to był taki ostatni termin, żeby zorganizować tę imprezę i jednocześnie no, do świąt już nie jest tak naprawdę daleko. Robimy to wcześniej, licząc, że jednak Państwo przyjdą, zobaczą, co przygotowaliśmy. Będą konkursy, będą różne atrakcje, będą występy, będzie zdobienie pisanek, będzie konkurs na babę wielkanocną, będzie do tego, jak mówiłem, jarmark staroci, także każdy powinien znaleźć coś dla siebie. No i będą oczywiście stoiska z przeróżnymi świątecznymi ozdobami, innymi wyrobami, które zawsze cieszą oko i być może znajdą się na naszych stołach, czy generalnie w naszych domach w czasie tych świąt, które już niebawem. Panie burmistrzu, kolejna impreza to bieg zdobywcy Góry Parkowej. Ona również za kilkanaście dni w Kamiennej Górze. Tak, z tego co przekazali mi urzędnicy, ta impreza cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest sporo zapisów na ten bieg. To już będzie któraś impreza z tego cyklu. Kontynuujemy, bo jest zapotrzebowanie, jest zainteresowanie. Wobec tego dobrze, że takie imprezy się u nas odbywają. Powiem Państwu, że dzisiaj, dosłownie przed chwilą, miałem wizytę członków klubu automobilowego, klubu, który zrzesza posiadaczy starych aut i z nimi rozmawiałem o kolejnej atrakcji na rynku 29 czerwca. Przyjechałoby do nas, jeśli wszystko dobrze pójdzie, kilkadziesiąt samochodów zabytkowych. Będą też w tym czasie różne atrakcje na rynku, ale przede wszystkim będzie można przyjść, obejrzeć te samochody. Najstarszy z nich, jak się dowiedziałem, ma blisko 100 lat, więc na pewno będzie to niesamowita atrakcja dla miłośników motoryzacji. Ale też ci sami miłośnicy motoryzacji będą mogli wcześniej, bo w połowie maja zobaczyć na naszym rynku zlot samochodu, motocykli, który to zlot skieruje się potem do Krzeszowa, do Bazyliki i tutaj będzie tych motocykli niezliczona ilość. Nikt dokładnie nie wie, ilu motocyklistów się do nas pofatyguje, ale też będziemy ich gościć na rynku. Także rynek powinien od czasu do czasu właśnie stać się takim miejscem spotkań i zabaw i rozrywki. On po prostu musi w miarę naszych możliwości zacząć żyć, zacząć ściągać mieszkańców i turystów, no po to oczywiście, żebyśmy mogli ciekawie i z pożytkiem spędzić czas wolny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu serdecznie.